Spójrzmy teraz na podpunkt A. Tutaj na początek wyłączę sobie wspólny czynnik przed nawias, no bo zauważcie, że w obu wyrazach powtarza nam się x do pewnej potęgi, czyli od tego może zacznijmy. No i x-a w jakiej potędze możemy wyłączyć? Mamy piątą i drugą, to zawsze wyłączmy w potędze najniższej, naszą niewiadomą, czyli wyłączę przed nawias x do potęgi drugiej. No ale jeszcze na przykład wyłączę sobie także i dwójkę przed nawias. Zatem 2x do piątej, nawet może Wam tutaj to zapiszę, gdy wyłączymy 2x do kwadratu przed nawias, to wówczas dwójki nam się tutaj skrócą, no bo oczywiście mamy mnożenie, czyli w mnożeniu skracać wolno, a tu mamy dzielenie, tak? Bo kreska łamkowa nam zastępuje znak dzielenia, czyli mamy dzielenie potąg o tych samych podstawach, a wówczas wykładniki odejmiemy, czyli otrzymamy z tego x do potęgi 5 odjąć 2, czyli do potęgi trzeciej. I to sobie wpiszmy. Następnie, gdy 2x kwadrat podzielimy przez 2x kwadrat, to otrzymamy 1. No i teraz musimy się zastanowić, co mamy tutaj w nawiasie. Zauważcie, że tu mamy wzór skróconego mnożenia stopnia trzeciego. I teraz Wam zapisałam tutaj wzory. I to Wam powinno przypomnieć ten wzór, który mamy tutaj. Mamy x do potęgi trzeciej plus 1, ale 1 możemy zapisać także jako 1 do potęgi trzeciej i wówczas wiemy, że możemy to zapisać w takiej postaci. Czyli 2x kwadrat ja sobie przepiszę, natomiast tutaj muszę się zorientować, ile wynosi a i ile wynosi b. To wówczas już nie będzie problemu z zastosowaniem tego wzoru. Skoro a do trzeciej to jest x do sześcianu, to oznacza, że nasze a to będzie x. Natomiast skoro b do trzeciej to będzie 1, no to b oznacza, że mamy także 1, no bo 1 do sześcianu da nam 1. Czyli otrzymamy a plus b, czyli x plus 1 w pierwszym nawiasie, oraz a kwadrat, czyli x kwadrat, odjąć a razy b, czyli x razy 1 to x, no i dodać b kwadrat, 1 do potęgi drugiej, to po prostu 1. Czyli tak, tu mamy wszystko w porządku, tu mamy x w pierwszej potędze, ale tu nam się pojawia kwadrat. Czyli wracamy do naszej delty. Musimy zobaczyć, czy przypadkiem tego jeszcze dalej nie rozłożymy. No to zapiszmy, że a jest równe 1, b to minus 1, no i c wynosi 1. Wzór na deltę tutaj mamy, czyli to będzie minus 1 do kwadratu 1, odjąć 4 razy a razy c, czyli delta to będzie 1 odjąć 4, czyli minus 3. No to delta jest ujemna. Skoro delta jest ujemna, to wiemy, że tego bardziej nie rozłożymy. No i w ten sposób ten wielomian w możemy pozostawić. Spójrzmy teraz na podpunkt b. Tutaj również wyłączymy sobie pewien czynnik przed nawias. No i dokładniej wyłączymy x do potęgi trzeciej, czyli w od x zapiszmy, gdy wyłączymy x do trzeciej, może nawet wyłączmy minus x do trzeciej, żeby tutaj nie było tego minusa, no to wówczas wyraz ujemny przez ujemny da nam na pewno wyraz dodatni, x do szóstej przez x do trzeciej to będzie x do potęgi trzeciej, no bo wykładniki oczywiście od siebie odejmujemy. Teraz mamy minus przez minus da nam plusik, no i nam zostanie tutaj po prostu 8. No i teraz zauważcie, że te dwa wyrazy, które mamy tutaj w nawiasie, możemy zapisać w takiej postaci, że mamy a do potęgi trzeciej plus b do potęgi trzeciej, ponieważ mamy x do sześcianu dodać 8, to będzie 2 do potęgi trzeciej. No i dzięki temu, jeżeli zauważycie, że mamy a do trzeciej plus b do trzeciej tutaj w nawiasie, to już możemy namierzyć wzór, który nas będzie interesował, czyli to będzie ten wzór, który mamy tutaj, czyli teraz go możemy rozłożyć do takiej postaci. No to po kolei mamy tak, minus x do trzeciej, następnie w pierwszym nawiasie mamy a plus b, czyli x plus 2, razy a kwadrat, czyli x kwadrat, odjąć x razy 2, czyli 2x, no i dodać b kwadrat, 2 do potęgi drugiej to będzie 4. No i sprawdźmy, czy możemy jeszcze ten trójmian kwadratowy rozłożyć dalej, ponieważ tu mamy x w pierwszej potędze, z tym nawiasem już nic nie zrobimy, no ale sprawdźmy tutaj, wykorzystując do tego deltę. Zatem a wynosi 1,
b to minus 2, natomiast c jest równe 4. Delta, zgodnie z tym wzorem, który mamy tutaj zapisany, to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli minus 2 do kwadratu to 4, odjąć 4 razy 1 i razy 4, czyli delta to 4, odjąć 16, czyli minus 12, a więc widzimy, że delta jest ujemna. Zatem, gdy delta jest mniejsza od zera, no do tego trójmianu już po prostu nie rozłożymy dalej. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj także najpierw włączymy x przed nawias, od tego zacznijmy. Czyli otrzymamy, gdy mamy x przed nawiasem, 8x do potęgi trzeciej, ponieważ tutaj mamy x oczywiście w potędze pierwszej, czyli jeżeli podzielimy x do czwartej przez x do pierwszej, wykładniki odejmiemy, czyli 4 odjąć 1, no to stąd pojawi nam się ta trójka. Odjąć po prostu 1. X przez x da nam jedynkę. Następnie, no tutaj tego samego x zostawiamy w spokoju, tutaj nic nas już nie niepokoi. Natomiast zauważcie, co mamy tutaj. 8x do trzeciej możemy zapisać jako 2x do sześcianu. Bo jeżeli dwójkę podniesiemy do potęgi trzeciej, to mamy 8. Jeżeli x podniesiemy do potęgi trzeciej, to mamy x do sześcianu. I jedynkę także możemy zapisać w takiej postaci. 1 do potęgi trzeciej da nam 1. I dzięki temu już namierzymy wzór skróconego mnożenia, bo to będzie a do potęgi trzeciej odjąć b do potęgi trzeciej. Czyli ten wzór wygląda w ten sposób. Czyli mamy tę postać, a możemy ją rozpisać na takie dwa nawiasy. No to po kolei. Mamy tak, x w pierwszym nawiasie a odjąć b, czyli 2x odjąć 1, a w drugim a kwadrat, czyli 2x do kwadratu to 4x kwadrat. Pamiętajcie, że podnosimy cały wyraz, czyli i dwójkę i x-a, dodać. A razy b, czyli 2x razy 1 to 2x i dodać b do kwadratu, czyli 1 do potęgi drugiej, to będzie 1. Tutaj już także wszystko nam się zgadza w tym nawiasie. Jeszcze tutaj mamy trójmian kwadratowy, a więc żeby sprawdzić, czy możemy go rozłożyć, no to wykorzystamy deltę. Zapiszmy. A jest równe 4, b wynosi 2, natomiast c wynosi 1. Delta to b kwadrat odjąć 4ac, czyli 2 do kwadratu to 4, odjąć 4 razy a i razy c, czyli mamy 4 odjąć 16, czyli delta jest równa minus 12, czyli skoro delta jest ujemna, to już wiemy, że tego po prostu rozłożyć bardziej nie można. Pod punkcie d możemy włączyć przed nawias x do potęgi drugiej. No od tego zacznijmy. Wówczas w nawiasie mamy 1, odjąć 1 tysięczna x do potęgi trzeciej. X do piątej przez x do kwadratu to x do trzeciej. I może zapiszmy sobie ten ułamek dziesiętny w postaci ułamka zwykłego. Czyli mamy x kwadrat, a w nawiasie 1, odjąć 1 tysięczna x do trzeciej. Bo dzięki temu pewnie będzie troszkę lepiej widać, że tu także mamy wzór skróconego mnożenia stopnia trzeciego. Tu mamy jedynkę, czyli możemy zapisać, że mamy 1 do potęgi trzeciej odjąć 1 dziesiąta x do potęgi trzeciej. Bo 1 dziesiąta do trzeciej to 1 tysięczna, x do sześcianu to x do trzeciej. I mamy a do trzeciej odjąć b do potęgi trzeciej, czyli mamy ten wzór. Czyli możemy go sobie zapisać w takiej postaci. Czyli tak, x kwadrat zostawiamy, a w nawiasie mamy a odjąć b, czyli 1 odjąć 1 dziesiąta x razy a do kwadratu, czyli 1 do kwadratu to 1, dodać 1 razy 1 dziesiąta x to 1 dziesiąta x, no i dodać b kwadrat, czyli 1 setna x do potęgi drugiej. Następnie sprawdźmy, czy możemy rozłożyć ten trójmian do prostszej postaci, bo zauważcie, tutaj mamy x w potędze drugiej. Zatem zapiszmy, że a będzie równe 1 setnej, bo to będzie ten współczynnik, który jest przy x w drugiej potędze. B wynosi 1 dziesiąta, natomiast c wynosi 1. Obliczamy deltę z takiego wzoru, czyli b kwadrat odjąć 4 razy a razy c,
czyli 1 dziesiąta do kwadratu to 1 setna, odjąć 4 razy a i razy c, czyli razy 1, czyli mamy 1 setną, odjąć 4 setne, no to otrzymamy minus 3 setne, czyli jak widzicie delta w tym przypadku również jest ujemna, czyli to oznacza, że tego trójmianu już bardziej nie rozłożymy, czyli w takiej postaci pozostawiamy wielomian w. Spójrzmy na podpunkt e, tutaj najpierw wyłączmy sobie na pewno x do potęgi trzeciej przed nawias. No i wtedy w nawiasie będziemy mieli 8x do trzeciej, odjąć 27. No i teraz tutaj w nawiasie mamy także wzór skróconego mnożenia, ponieważ 8x do trzeciej to 2x do sześcianu, mamy odjąć 27, a 27 to będzie 3 do potęgi trzeciej. Czyli mamy już nasze a, mamy b, ponieważ mamy a do trzeciej, odjąć b do potęgi trzeciej. Czyli zgadza się z tym, co mamy tutaj w nawiasie. Czyli możemy zapisać nasz wielomian jako x do trzeciej. I teraz namierzamy wzór, czyli tak jak mówiłam, to będzie ten wzór, bo mamy a do trzeciej, odjąć b do trzeciej. Czyli a odjąć b to 2x odjąć 3. Razy, mamy tak, a kwadrat, czyli 2x do kwadratu to 4x kwadrat, dodać a razy b, czyli 2x razy 3 to 6x, no i dodać b kwadrat, czyli dodać 9. Następnie sprawdźmy, czy możemy bardziej rozłożyć ten trójmian kwadratowy, czyli a to 4, b wynosi 6, a c jest równe 9, delta to b kwadrat, czyli 36, odjąć 4 razy a i razy c. No czyli tutaj już widać w sumie, że jak od 36 odejmiemy 4 razy 4, 16 razy 9, to na pewno delta będzie ujemna. Czyli gdy delta jest ujemna, no to tego trójmianu nie będziemy rozkładali. Spójrzmy na podpunkt f jeszcze. No i tutaj możemy włączyć przed nawias na pewno x, ale jeszcze możemy wyłączyć dwójkę, ponieważ 54 tysięczne przez 2 to 27 tysięcznych. X już wówczas do potęgi trzeciej, bo tego x wyłączamy. No i 2x przez 2x to będzie 1. Zapiszmy sobie może ten pierwszy wyraz jako ułamek zwykły i mamy 27 tysięcznych x do trzeciej plus 1, bo dzięki temu widać lepiej, że to będzie wzór skróconego mnożenia i to będzie ten wzór, ponieważ 27 tysięcznych to 3 dziesiąte, no jeszcze pamiętajmy o tym x, do potęgi trzeciej, dodać, no i tutaj mamy 1, także do potęgi trzeciej, czyli mamy a do trzeciej, dodać b do trzeciej, czyli możemy to, tak jak mówiłam, już zapisać w takiej postaci, wykorzystując wzór. Mamy 2x, w nawiasie a plus b, czyli 3 dziesiąte x plus 1, razy a kwadrat, czyli 9 setnych x kwadrat, odjąć a razy b, 3 dziesiąte x razy 1 to 3 dziesiąte x, no i plus b kwadrat, 1 do kwadratu to będzie 1. Sprawdźmy, czy możemy to bardziej rozłożyć, czyli ten trójmian. Zapiszmy, że a to 9 setnych, b to minus 3 dziesiąte, natomiast c wynosi 1, czyli delta to b kwadrat odjąć 4ac, czyli minus 3 dziesiąte do kwadratu to 9 setnych, odjąć 4 razy a razy c, czyli mamy 9 setnych, odjąć 36 setnych, czyli jak widzicie tutaj delta jest na pewno ujemna, czyli gdy delta jest ujemna, no to tego trójmianu już rozłożyć bardziej nie można.